Mamy kolejny dzień, drugi dzień podróży do Śródziemnomorskiego, tak, a bardziej wycieczki już jesteśmy. Oczywiście, jak mogliście zauważyć, tak, rzecz, która tutaj najczęściej robię, a bardziej robimy ja z Lenusiak, z Krysią, Morci i Zosiek, no to oczywiście w tym wypadku jest granie w siatkówkę. Tak, mamy boisko, ale do siatkówki niestety, ale plażowej. Więc to jest niestety, ale minus, więc całe nogi w piachu. Tak, cóż można powiedzieć, mamy tutaj również wiele, wiele innych rzeczy, ale najbardziej siatkówka, na pewno coś tam staram się wam rzucić z tej siatkówki. Dzisiaj, czy mam jakiś plan? No oczywiście na pewno coś pozwiedzać tu, w Ustroniu Morskim oraz dookoła brzegu muszę się jechać, muszę bardziej załatwić prywatne sprawy. Tak, no więc to są takie najważniejsze rzeczy. Jak coś będę więcej wiedział, albo będziemy coś zwiedzali, no to oczywiście nagram was, dla was film, albo tylko zrobię zdjęcia i później dodam relację. A więc postanowiliśmy jechać rowerami do koło brzegu. Tak, ponieważ jest to w sumie chyba szybsze, no. Jest szybciej sobie rowerami niż autem. Chodzi w sumie nawet na to samo, a nawet trochę. Tak. I jedziemy obok pięknych, bo to tak można nazwać pod względem geograficznym, mokradeł. Chociaż na mapie pokazuje, że to jest jedno wielkie jezioro. Tak, kilka zdjęć tutaj, ponieważ nie udało mi się nagrać. A teraz jedziemy z pięknym las. A więc jesteśmy na miejscu widokowym. Tak, piękny klif. Tak, nad Morzem Bałtyckim właśnie jechaliśmy. Jedziemy promenadą oczywiście. Która się rozpoczyna w sumie nie wiadomo gdzie, ale tak, my wjechaliśmy oczywiście przy Ustroniu Morskim, tak się prezentuje, proszę państwa, przepiękne. Tak, jeśli chodzi o wysokość, nie jest ona już tak duża, tyle, tak to wygląda z boczu. Tak, pięknie, no, jedziemy. Więc jak będzie coś bardziej ciekawego, to oczywiście pokażę wam, jak jesteśmy wszyscy. Tutaj kilka zdjęć z klifu i oczywiście ruszamy dalej. A więc zatrzymaliśmy się tu, spieszy nas przystanek, jak widzicie, parkingowy, tak, w koło brzegu i zaraz jedziemy dalej tutaj. No, ja oczywiście się wespnę na najwyższą, tak wygląda. Tak, a tutaj macie film między innymi z Tyrolki, tak. A dalej to zobaczymy, prawdopodobnie pojedziemy do Krzysełka Olbrzyma. Jedź! Jedź! Jak ona tymi nogami! Oraz kilka zdjęć z parku linowego. Bardzo polecam ten park, ale już przestarzałem na te atrakcje. Niestety czasami trzeba było, dobrze, że miałem rękawiczki na rower, przytrzymać się rękami. Po koło brzegu bardziej spodziewałem się czegoś nowocześniejszego. Tak, tutaj zdjęcia z Krzesełka Olbrzyma, tam zaraz na pewno coś poszukamy również, co jest innego w Kołobrzegu, ponieważ jest bardzo dużo atrakcji. Tutaj jeszcze kilka zdjęć i ruszamy dalej.
Kolejną atrakcją jest pomnik żołnierzy poległych o obronę koło brzegu 39-45, tak, oraz pomnik Józefa Piłsudskiego oraz jego drzewko. Następnym naszym przystankiem był pomnik sanitariuszki oraz w sumie chyba MEF, ale takich MEF turystek by to można bardziej nazwać. Tutaj macie kilka zdjęć. Następnie no to prawdopodobnie będzie jakaś przerwa, nie wiem, na lody. No to też udokumentuję wam. Od razu po lodach ruszyliśmy do Buka imienia Heinricha Martensa. To jest pierwsza taka atrakcja, tutaj zdjęcie i zdjęcie tabliczki. Następnie, proszę państwa, fontanna i szczęki prezydenta. Tak, oraz fontanna Dmuchawiec. Tak, one się prezentują bardzo ładne. Przed Regionalnym Centrum Kultury imienia Zbigniewa Herberta tak wyglądały kolejne takie krzesła gigantów z skrzypcami. Tutaj piłka z Euro 2012, proszę państwa, tak była przed jakimś hotelem, więc postanowiłem zrobić zdjęcie, bo jednak jest to jakakolwiek atrakcja. Tak. Co więc dalej? Dalej, proszę państwa, mamy Fort Wilczy. Tak wygląda to tak jak jakiś wykop. Tutaj licznik już nie działający rowerzystów oraz małe molo w koło brzegu, tak, jest duże, niestety płatne, zobaczyłem, ale to będzie w osobnym filmie. A tutaj miejsce, gdzie spadochroniarki niestety spadły do mniej więcej do morza, jest miejsce. Jeśli chcecie więcej przeczytać o tym, no to link zostawiam w opisie, w komentarzu. Tutaj z koło brzegu. A więc mamy, proszę państwa, tutaj ekopark wschodni. Z jednej strony tu, proszę państwa, z pięknej strony. Z drugiej strony również bardzo piękne Morze Bałtyckie. Tam mamy kamienista plaża, która często się nie zdarza w Bałtyku. Tu, proszę państwa, dalej mamy ekopark wschodni. Akurat tych bagien, bo tak można mokradł. Nie da się zobaczyć przez roślin. O, mamy fragment. No i co, z drugiej strony mamy oczywiście nasz Bałtyk, a aktualnie tu nie mógł być, więc trudno to zobaczyć. Za chwilę powinno widać, właśnie wracamy z koło brzegu. Przed tym oczywiście wrzuciłem wam wszystkie zdjęcia, wszystkie rzeczy, które oglądaliśmy w koło brzegu, czyli między innymi ławka. Ławeczka olbrzyma. Tak, o, proszę państwa, właśnie wjeżdżamy na podjazd zaraz. A więc wjeżdżamy na ten podest. Ładka podest. Jedno. Wow, tak wygląda. Tu już pięknie zaczyna się podest. Widać trawę. No tutaj, proszę państwa, dwie nogi dla osób, które jeżdżą. Pozdrawiam bardzo. I osobom, które to wrzuciły. Jak macie kontakt, to powiadomcie firmę o tym, że zostały wrzucone do, w sumie do ekoparku, no możemy to nazwać ekoparkiem wschodnim. O, proszę bardzo, tu, proszę państwa, przepiękny. No to chyba to jest akurat ta część jeziorka. Piękny. No, pokaz. Tak, las. Tutaj. Rynk, tak, no to się nie ma co dziwić. No, to trzeba przyznać, z drugiej strony mamy już powoli zatopione falochrony przez wodę. Malutki tarasik widokowy z jednej i z drugiej strony, no przez to jest zbędne, bo jedynie na co można spoglądać, no to na krzaki. No i to się w sumie kończy. Tak tam. No dalej, no to prawdopodobnie dopiero zaraz zobaczymy. Dalej mamy drugie jakieś jeziorko. Mówię co, tutaj mamy już fragment pokradu. Mokradła te ewidentnie widać, ale no nie wiem, nie jest to zbyt często. Nie wszystkie, tak oczywiście, żeby było bardziej. Tylko proszę państwa, no to oczywiście wszystko to robię na rowerze, jak możecie zauważyć, tak.
dla ego, bardziej lepiej dla natury. W sumie jest bardzo trudno w ogóle dojechać autem bądź innym środkiem lokomocji do tego ekoparku. Najlepiej to widać właśnie na tej ścieżce rowerowej, na tej płatce, na tym deptaku takim bardziej można to nazwać, bo to jest jedyna sobie droga od tej strony do zobaczenia. Trzeba dopiero tam przejść chwilę, żeby to zauważyć. Tutaj ogólnie ekopark wschodni jest to bardziej taki park, no nie podlega to ani prawie pod żadną ochroną, bo to nie jest ani park krajobrazowy, ani park narodowy, ani rezerwat przyrody. Jest to tylko ekopark. Jest taki troszeczkę bardziej ekopark niż park miejski. Po prostu tak. Jest to kilkadziesiąt mokradeł oraz jedno duże jezioro, tak, na którym między innymi pływają łabędzie. Tak. O, tutaj zwalone drzewo niestety. A tutaj bardzo często się niestety, ale to zdarza. Mamy kolejny, zaraz będzie prawdopodobnie kolejny widok na to jezioro. Tutaj mamy kolejne mokradła. Czy coś jeszcze dzisiaj? Na pewno, proszę Państwa, chcę zobaczyć tą kapliczkę. Kapliczkę, takie bardziej miejsce upamiętniające śmierć dwóch spadochroniarek, które zmarły, odeszły z tego świata zaledwie 5 lat temu, bo 3 sierpnia 2019 roku. A więc, no tutaj co nic widać, ale prawdopodobnie teraz możecie zobaczyć mniej więcej Morze Bałtyckie. Tak, tutaj ten fragment jest koło brzegiem, a po stronie morza, w sumie siano, że tam również, czyli bardziej Sanoszenty, a koło brzeg, czyli ta droga, bo po stronie morskiej jest za Sanoszentami. Piękne drzewo, proszę Państwa. No, ogólnie tutaj mamy falochron zrobiony. Oj, właśnie, zaraz będziemy się zbliżali prawdopodobnie do tarasu takiego już lepszej jakości, że będzie widać. Będzie również, że jest pod częściową ochroną ten ekopark, bo ma państwowy znak. Tutaj mamy o ptakach, może Państwu przeczytać, zaczynać przeczytać. Tutaj a propos ptaków i a propos roślinności, ja niestety muszę jechać dalej, ponieważ spieszymy się. Jak podoba się taki typ, jak wrzucam odcinków, w sumie dla mnie to jest najprostsze, że później nie trzeba później zbierać to wszystko naraz. Kupę. Tylko tak właśnie, że codziennie taki jeden, nie wiem, różnie, bo na przykład wczoraj było 1,5 minuty, albo troszeczkę dłużej, już jest 2. Dzisiaj na pewno będzie dłużej przez ten ekopark i przez ten, że koło brzegu byliśmy. Tak, macie pomysły, co mogę zrobić, właśnie między innymi, wrzucę film, bo jestem drugi raz już w tym roku nad Morzem Polskim oczywiście. Wcześniej byłem w Darłówku, co ten, ale film będą o Darłówku niestety, ale później niż Lustronia. Tam zrobiłem jeden taki challenge. Możecie w sumie pisać, jaka challenge mogę również wykonać. A tak oczywiście lekcje związane, nie wiem, z geografią, podróżami, historią, gdzie ja powinienem pojechać, to powinienem zobaczyć. Tak, moim największym marzeniem odwiecznym jest lot na Islandię, tak. Co próbuję spełnić sobie, spełnić to marzenie. Wiem, że mnóstwo osób już była na Islandii i uważam i myślę, że no w tym roku na pewno już się nie uda, może w przyszłym roku. Więc jadę dalej w stronę Ustronia Morskiego, proszę Państwa, tak. A po mojej prawej to co właśnie będę teraz pokazywał, lotnisko Bagicz. Tak, jest to malutkie lotnisko, bardziej dla takich samolotów, no jak to można nazwać, ozdobnych, żeby nikogo nie obrazić.
Takie malutkie, no. Bo nie jest to takie lotnisko typu... Oto to lotnisko właśnie. Tu, lotnisko Bakić. Tak, jest to oczywiście to mniejsze lotnisko. Ten tutaj fragment akurat niezbyt dobrze widać. To lotnisko zaraz za przekarmi pokażę wam. Tutaj mamy, proszę państwa, jedyny fragment, gdzie widać to lotnisko. Tak, to jest... Ta flaga. Tylko to widać. Tak, jak będzie coś ciekawego po drodze, wracając właśnie z Kołobrzegu do Ustronia, no to oczywiście wam to nagram. Tutaj mamy fragment chyba ściany, która miała służyć jako ochronienie przed ludźmi wchodzącymi względnie na lotnisko. Tam, tu. Tutaj mapa okolic, tak, Sienoszęty między innymi, a tutaj, proszę państwa, kościół podwyższenia Krzyża Świętego, tak, a tutaj, proszę państwa, nasz bilans, ile zrobiliśmy kilometrów, 34,5 kilometra. Widzimy się jutro.